Młyneczek pełen bajeczek. Mały fragmencik opowieści krasnalkowych, świątecznych opowieści krasnalkowych. Krasnalek odwiedził skrzacika domowika. Krasnalek mieszkał w świętym lesie, ale miał kuzyna, skrzacika domowika, który mieszkał w domu, gdzie mieszkali ludzie, cała rodzina. Mama, tata, babcia, dziadzio i mały chłopiec i maleńka córeczka, jeszcze w kolebusi. Pewnego razu krasnalek odwiedził, bardzo lubił odwiedzać swojego przyjaciela. Krasnalek przyglądał się skrzacikowi i jego domowej robocie. Przyglądał się, jak skrzacik domowik sprytnie i niewidzialnie pomagał dzieciom, babci, dziadkowi. Na przykład odnajdywał okulary, odnajdywał zagubione igły, kluczyki, guziki, pieniążki. Podsuwał znienacka kapcie pod nogi. Uspokajał i karmił smakołykami psa, koty, myszy, by zwierzęta nie biegały po domu. Krasnalek podziwiał pracowitość kuzyna. Widział, jak skrzacik rozmawia z iskierkami w piecu, by dobrze się palili. Widział, jak skrzacik parował skarpety po praniu, suszył czapki i szaliki po szaleństwach w śniegu. Jak skrzacik chuchał na przemarznięte rośliny w doniczkach, opowiadał im dla otuchy o wiośnie. Przykrywał też kłębkami kurzu muszki i żuczki w dziurkach na suficie, by spokojnie przespały zimę. Skrzacik dbał też o dziurkę w kluczu, od klucza. Zatykał ją, aby lodowaty wiatr nie wyziębił domu. Dokładał także w nocy do kominka, by nie wygasło i było cieplutko.